O matko i córko, człowieku. Przeczytałbyś jakąś książkę, to byś wiedział, że się dziadersów nie zimuje. To jest ostatnia z rodzinek pomocniczych, która się ostała do chwili obecnej. I tak mocno drapie się po głowie, co z nią zrobić, ponieważ reszta rodzin już jest poukładana do zimy, jak to się pięknie mawia. Nie mam żadnej rodziny, która wymagałaby interwencji, reanimacji. I tak się głośno zastanawiam, tak sobie myślę, że chyba tą rodzinkę puszczę do zimowli i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dodatkowa czerwiąca matka po blocie to jest na wagę złota. Dodatkowe ramki z czerwiem pszczołom zawsze się przydadzą. Siła nie powala, raz, dwa, trzy, na ten moment cztery uliczki. Może sobie dadzą radę. Zobaczymy. Jedyne, co mnie tutaj niepokoi, to fakt, że jest to styropian. Oczywiście ten styropian dużo im w trakcie zimowli nie pomoże, natomiast bardzo się obawiam, bo tutaj pszczoły stoją pod lasem, czy jakieś ptaszyska, jakieś zwierzaki, jakaś kuna, tego po prostu. Czy jest ryzyko zimowania takich rodzinek? Z całą pewnością jest, natomiast mnie gdzieś pszczoły też nauczyły wiary w matkę naturę, tysiące lat ewolucji. Myślę, że sobie dadzą radę. Zawsze jakaś matka rezerwowa po oblocie na wiosnę się przyda. Zobaczymy. Cóż, ostatni akord i do zimowli. To tyle, cześć.